Daniel, jesteś młodym, ale stosunkowo doświadczonym zawodnikiem. Masz na swoim koncie występy chociażby w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Jak byś się scharakteryzował jako piłkarz? Na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? Dzień dobry. Na bardzo dużo pozycji mogę zagrać, bo i mogę zagrać na lewym wahadle, na prawym wahadle, na skrzydle, na 10. No jak będzie trzeba, to na 9, więc jestem takim zawodnikiem wszechstronnym, że tak powiem. Ale jeżeli miałbym tak wybrać taką jedną pozycję, to myślę, że to by było 10. Jesteś też młodzieżowym reprezentantem Polski. Czy rozmawiałeś może z trenerem Jackiem Magierą, który doskonale jest znany w Częstochowie, na temat tego transferu? Rozmawiałem z trenerem Jackiem Magierą. Jest to bardzo dobry trener i ruszyliśmy tam dwa zdania na temat moich przenosin do właśnie Częstochowy i wnioskuję, że po rozmowie myślę, że jest z tego zadowolony i też by mi to właśnie doradził. Zadebiutowałeś już w Ekstraklasie, nie zagrałeś zbyt wielu meczów, ale zaprezentowałeś się dobrze, bo ile dobrze pamiętam, były to 2 bramki i 2 asysty. Cieszysz się, że wracasz na ten najwyższy szczebel rozgrywkowy? Dostałem szansę od trenera, co prawda już na koniec, gdzie już wszystko było przesądzone, ale to nic nie zmienia, bo sądzę, że dla tak młodego zawodnika to i tak jest bardzo dobrze, że dostał taką szansę. No, udało mi się strzelić te 3 bramki, 1 asystę. Trzy, 1 asystę, poprawię. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo dzięki temu właśnie w tym miejscu stoję, gdzie stoję. Dołączasz do tej ofensywnej formacji Rakowa, ale z lekką przewagą, bo jesteś młodzieżowcem i masz ten status, którego większość zawodników nie ma. Co możesz dać od siebie naszej drużynie, no i z jakimi oczekiwaniami do niej dołączasz? Dopiero od jutra tutaj będę trenował, ale od samego początku będę chciał pokazać się z jak najlepszej strony, będę rywalizował, nie patrzę na to, kto jak się nazywa i na jakiej pozycji gra, tylko będę normalnie grał to, co potrafię i mam nadzieję, że trener szybko to zauważy i dostanę swoją szansę tutaj w zespole, a myślę, że bardzo dużo dam tutaj drużynie i postaram się, będę wszystko z siebie dawał. Jest z nami od niedawna twój kolega z Kielc, Marcin Cebula. Czy to jest jedyny zawodnik, którego znasz w naszej szatni? Czy w ogóle cieszysz się, że jest ktoś, z kim dzieliłeś tę szatnię i trochę może raźniej będzie ci na samym początku? Tak, bardzo się cieszę, bo z Marcinem trenowaliśmy, no i graliśmy w tych meczach. Jest tu też również Kamil Piątkowski, którego też znam, też się z tego powodu cieszy. Ale to nie tylko, bo sądzę, że kwestia czasu, z kim ja tutaj się zapoznam i myślę, że z całą szatnią będę tutaj dobrze żył, wezmą mnie pod swoje skrzydła i myślę, że szatnia jest w porządku, bo też tak słyszałem, że chłopaki są naprawdę bardzo fajni. Powiedz jeszcze, miałeś już okazję rozmawiać z trenerem Papszunem? Jakieś pierwsze wnioski zostały przez ciebie wyciągnięte po takiej rozmowie? Tak, rozmawiałem z trenerem Papszunem chyba tydzień po skończeniu właśnie sezonu w Ekstraklasie i już po tamtej rozmowie stwierdziłem, że chyba czas na mnie, żeby tu przyjść, bo trener naprawdę mnie przekonał już tą rozmową i opowiadał mi o szatni, o sztabie, jak to wygląda wszystko i jak patrzę teraz, jak Raków funkcjonował w tych ostatnich meczach, to myślę, że dobrze wybrałem i nie będę tego żałował. No to tutaj zdradziłeś małą tajemnicę naszym kibicom, że te rozmowy długo trwały, jeżeli zaczęły się po ostatnim meczu Korony w Ekstraklasie, czyli lipiec. Co tutaj się ważyło? Korona nie chciała cię puścić, bo jesteś taki świetny, czy może po prostu jakieś inne kwestie zaważyły, że dopiero teraz ten transfer się odbył i doszedł do skutku? Nie, no ja mogę tylko tyle powiedzieć, że bardzo się cieszę, że teraz tutaj jestem, ale nie chcę tutaj mówić o szczegółach, bo po prostu nie chcę. Tajemnica negocjacji. Tak, dokładnie, zgadza się. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo.